Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry God 1. Wczoraj skończyliśmy. Na czym my skończyliśmy? Już wiem co robimy. Na początku się prześpimy. W mojej chacie, zajebany krzykaczowy kurwa. Dobra, dawaj. O! Kurwa, słuchajcie mnie. O! Dobra. Tak. Skąd ja bym miał bliżej? Chyba jeden chuj. Czy z obozu na bagnie, czy stąd. Najszybciej bym miał ze starego obozu, ale niestety nie mam już kamienia, który by mnie tu przeteleportował. A zresztą i tak kurwa, tam nie ma ten. Nie ma jak wyjść. Chyba, że z muru wyskoczyć, no to jest jakiś plan. Dobra. A idziemy. Idziemy. Do wieży Xardasa. Bo pokonałem dwa golemy w poprzednim odcinku. Ale no nie miałem żadnych czarów z lodem, od lodu, żeby pokonać ognistego golema. Próbowałem wszystkim, naprawdę wszystkim, co miałem, ale ni chuja nie szło. Kupiłem sobie teraz kilka czarów i no i spróbujemy. Zobaczymy czy da się tego wykminić, uszmęcić, nie wiem. I hopsa, grzebeczkę, hopsa. O kurwa. Aby to na górze, dobra. No i cyk, zaraz będziemy. Tutaj sobie wyczyściłem, o ile dobrze pamiętam. No ci orkowie dają coś mocno. O, nadal jest zbugowane. Dwa miecze mam. Kurwa, nawet nie zauważyłem kiedy ten. Z dwoma mieczami jestem, co nie? Nie wiem czy to się kiedyś odbuguje, czy nie. Ale to jest kurwa kozackie. O, jeszcze tutaj mam jakieś bronie. Podniesienie. Nie, tych roślinek już nie zbieram, naprawdę mam już to wyjebane, to i tak mi się nie przyda, i tak tego nie zużyję do końca gry. Zobaczmy w ogóle czy się zaczęło. No, nagrywa się. Nadal nie podczepiłem, nie ogarnąłem tego drugiego. Znaczy mam już, ale nie mam ogarniętego kabla do tego drugiego monitora. Więc trochę pizdeczka z tym, ale no, jak sobie damy radę. Znaczy, ja dam radę. Dobra. Lecimy. Będzie zapierdalaj, kurwa. Telemarkiem, kurwa, ląd. Dobra, rozpięć się trochę, to dalej będzie skakał. O, to chodziło. Dobra. I teraz... Kurwa, nie tu. To jest tutaj. Dobra. To i to. Jezu, tego kurwa wilka trzeba usunąć. Nie to. No to. I to. Kurwa. Kurwa. Dobra, to też trzeba usunąć. Tego już nie mam założonego. Dobra, to i to. Tych 7 zapiszmy sobie jeszcze na dwójeczce. O, wczoraj ci rozjebałem tego golema.
Dobra, chodzi tu kurwa. Teraz tam ci kurwa popalić. Nie ma, że kurwa powodu. Nie, kurwa. Aha, kurwa. Aha. Złapiesz mi go? Ej, no co jest? To mu zada kurwa jakieś obrażenia? Zajebiście. Przecież to jest kurwa lód. No i kurwa, aha. Nie wiem, co się kurwa tutaj odpierdala, nie wiem, jeszcze raz. Nic więcej kurwa nie ma, nie ma opcji, żeby tam kupić nawet. Dobra, mamy, trzeba sobie uzupełnić i no co, jeszcze raz. Szóstka, nie. Siódemka. Co jest? I chuj ci w dupę. Kto to powiedział? To ty? Jak się dostałeś do mojej głowy? Dobra, otwieram piwo. Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Mam być cicho? Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Kamień? Lód? Ogień? Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. Aha. I kurwa, i tak muszę pokonać tego kutasa. Ale kurwa, nawet nie mam jak. Nie wiem, kurwa, może u bractwa coś znajdę. No już. Ha! Czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre. Kurwa, chcesz co kamy, no lala. Z tej złojam jakimś handlował, o kurwa. No. Nie wiem, naprawdę, kurwa. Tylko zachowaj to dla siebie. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Kiedyś takie... Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. To nie było zbyt mądre. A może? O, handel. Chciałbym z... No same przemiany.
ma nic, urok, kontrola, strach, wirowienie, światło, wrażenie burzy, telekineza, przemiana wy... Kurwa, jedyne co tutaj mogę kupić to te popki. Nie, tak. Trochę tych. Dobra. No kurwa. Ile? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Co to jest? Kolba. O, ciężko będzie. No jednak bym zrezygnował z sprzedaży tego i tego. Trolla. Dobra, czy nie stwora. Dobra. I gitara. Dobra, potek na pewno mi już starczy na X kurwa czasu. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. No u niego to akurat nic ciekawego nie dostanę. Ludzie zawsze gadają. Może. A, szóstka. No, muszę się napić. Nie, może on kurwa coś tam. Witaj. Oby. Ja pierdolę. Witaj. Pokaż. Niektórzy nigdy się nie nauczą. I tutaj mam kurwa. Lepiej się by nic nie pakować. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. To nie mój problem. Zobaczmy, że on coś jednak ma więcej oprócz kurwa tego. Chciałbym być teraz witać tej paplaniny. Nie powinieneś wierzyć. Poszukujemy. Chyba nigdy nie zmieni. Od razu wiedziałem, że. Co to jest za mapa w ogóle? To podziękuję. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Lepiej się do tego nie zmierzać. O! Kurwa sople lodu. Jeśli myślisz, że. Dobra, 12 powinno wystarczyć. To nie mój problem. Kurwa, czemu ja mam zapłacić? Czym pierwszy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, odcę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra, kurwa, wszystko już od razu oddam z tego. To nie mój problem. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Myślałem, że to się skończy. Lepiej się do tego nie mieszać. To nie było zbyt mądre. Na nikim nie można polegać, odco. Tylko zachowaj to dla siebie. Ludzie zawsze gadają. Powinni wiedzieć. Lepiej się do tego nie mieszać. Tak długo jak mnie to nie. No wytrychów to za bardzo mnie nie chce sprzedawać. Tylko zachowaj to dla siebie.
musi być jednak ziarno prawdy. To się już więcej dzisiaj. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra, nie będzie tak, przyjmij. Ludzie zawsze gadają. Mogę! No i teraz kurwa sąd mam zapierdalać znowu. Ja pierdolę. No kurwicy można dostać. Lepiej się do tego nie mieszać. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni. Dobrze, teraz powinno pyknąć, bo tymi soplami lodu zazwyczaj już tam się udawało. Czy zazwyczaj, no ja widziałem, jak sprawdzałem wczoraj na filmiku, to za każdy to chłop zabił go właśnie soplami lodu. No zobaczymy, kurwa, jak będzie w tym przypadku. Kurwa, a co oni pi... A, oni tam na źródełku, no dobra. Nie, bo zastanawiałem się, co kurwa piją ci orkowie. Jak tam kurwa rzeka nie przepływa. Oni mieli tam źródełko, z tego co pamiętam, przy Xerdasa wieży. Tam na dole była jakaś woda. Ja pierdol. Bez zapierdalaj. Dobra, szybki Lopez, kurwa. Mam ich 16. I zapierdalę. Nie, bo biegł, Jezu, bo skoki go spowalniają jeszcze. Dobra, to już muszę skoczyć. Dawaj z tym szybkim Lopezem, kurwa. Tego golema zapierdalam. Już wtedy będę godny, by spotkać się z Xerdas. Ja pierdolę. To kurwa wymyślił. Ale kurwa, atakowałem go kurwa tymi zaklęciami lodu, które obrażenia zadają. Cześć, bo jeszcze dziś jakoś kurwa warga słyszę. No dobra. Uj, nie wiem gdzie. Ale słyszałem. Tak jak kurwa dyszał. Coś takiego. Dawaj kurwa, slalomę. Nie, dobra, bo mi się kurwa zaraz skończy ta potka. Zapierdalaj, Bezi, zapierdalaj. Gdzie kurwa, o. To nie tak miało być, ale chuj. Kurwa, co jest? No dobra. Dobra. Jeszcze szybko czary. To, to. I gdzie jest ten sopel lodu? Uzdrowienie. Dobra, mam sopel lodu na siódemce. Dobra, mam nadzieję. No to jeden many kosztuje, to myślę, że wystarczy. Nie, nie, to bym. Dobra, zapiszmy to na trójeczce. Dobra, zajebiście. Kurwa, w końcu, ja pierdolę, ile jebania z tym było. Dobra, chodź tu, kurwi. Oto serce kamiennego golema. Co? A tak, godnego dowodu. Brakuje? Brakuje jeszcze dwóch? Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym dowodem?
dowód? Potrzeba jeszcze jednego? No. Może być to serce ognistego golema? Perfekcja? Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Dobra. Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już. Dobra, teraz trzeba ojebać tylko ładnie, kurwa, cały skrawek, kurwa, tego zadupia. Na czwóreczce. O kurwa. Ten za pierwszym będzie. O kurwa. Dobra, te porty. Zwoje mi się zwróciły. Dobra, zapierdam ten. O, tu jeszcze skrzyneczka jest. Kurwa, taki sam szyfr. Ua, szybki Lopez. Max PL. No. Max życia i tutaj jakieś popki. Dobra. Dobra, to sobie użyjmy od razu tego. I się uleczmy. Dobra, tu. Dobra, zdejmijmy sobie tego sopla. I siódemka. No, nie mam many już. O kurwa, mi na styk starczy, bo tej many z tym golemem. Dobra, siódemka. O kurwa, pentagram i te sprawy. Ja już słyszę, że kurwa coś tutaj lata. Myślę, że ja kurwa będę musiał się tutaj napierdalać. A ja będę musiał po schodach wchodzić, tak? Jest po schodach. Nie po schodach, kurwa, w tym. Po drabinie. Dobra. I tu jeszcze mam skrzyneczkę. Ale kurwa, czemu te chujowe poty mi daje? Ja pierdolę. Bym wolał 5, ale kurwa tych lepszych. Ja Ktoś pierdolę. Nie przeszkadzać mi w moich studiach! Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku, z Gomezem na czele, nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. Tak zwany Śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na bagnie. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają... Jeszcze jak, kurwa, jeszcze jak. Rudy. Detonacja Wielkiej Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić?
Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. No dawaj. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu 5 orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Jak, kurwa, słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. A czemu umierał? Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale... Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. Kurwa, już 27 minuta, ja pierdolę. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Kurwa, czemu tego pentagramu nie tutaj, nie tam? Poszukuj... Przyzwanie szkieletu, przyzwanie golema... Kurwa, ile? Kurwa, dobra, bierzemy szkielet. No, mnie nie jesteś, pierdolę. Ja biedny jestem. A ma tu jakieś skrzynki? Nie ma. Dobra, A tutaj jest, dobra. Dobra, jakoś się tam skakało, ale kurwa, nichuj nie pamiętam jak. Dobra. Ej, chuj. Czytaj. Chujka. Chyba rozpęd trzeba wziąć. No i chuj. A może po lewo bardziej? Kurwa, nie. No może i tak? Tu? Dobra, gdzie tu jest głęboka? Tam daleko jest która to głęboka woda. Czyli tak, dwa. Jest po lewo, po prawo. No już, już, już. Czytaj. Dwa. O, udało się, zajebiście. Co jest, kurwa? Dobra. Weźmy jeszcze tego szybkiego Lopeza. I zapierdalamy. To jest... Ile dobrze pamiętam, chyba tutaj? Znaczy tu, w górę?
na tę, na tą górę trzeba będzie się drapać. No tędy, tędy. I zapierdamy. Dobra, zapiszmy sobie już gdzieś tutaj, na trójeczce. I tego szamana trzeba, kurwa, uratować. Kurwa, co ty, kurwa, robisz? Dobra, mogę iść z mieczem. Dobra. Podziękować obcy. Spoko, spoko, 5 zł. Orkowie chcieli mnie zabić. Kiedyś brat, dzisiaj wróg. Kurwa, skąd to znam? Kim jesteś? Jestem Urszak. Jestem syn ducha. Ludzie mówią szaman. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec to wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem w kopalni? A w której? Kopalnia pod wioską w kotle. Pod wioską w kotle. Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w Kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak, ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniącym? Było 5 braci. Dużo zim temu. No. Oni syn ducha, jak Urszak. Masz na myśli 5 szamanów? Wezwali Kruszak. Chcieli pokonać zły klan. 5 braci zbudowało świątynia dla Kruszak pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście orków. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla Kruszak, ale Kruszak zły. Rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc. I żyją, i nie. Tak, wow. I tak. Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy. Żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. To nieźle. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do Kruszak. Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że Kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, Urszak iść. Bić Urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak, dziękuję, obcy. Obcy uratował Urszak, ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem.
Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta. Możesz zaznaczyć na mojej mapie położenie waszego miasta? Dom Urszaka tam, gdzie mapa pusta. Obcy da mapę. Urszak skończy mapę. Jestem ciekaw, kurwa, jak on to narysuje. Niesamowite, nie lada z ciebie kartograf. Dzięki. Trudno, spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Inni syn ducha w domu. Spalić obcy. Zabić obcy. Dobrze, już dobrze. Ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie Ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie Ulumulu, to obcy nie zginie. Dobra. Gdzie mogę znaleźć to Ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel Urszak. Przyjaciel Urszak da Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu i nie zginie. W porządku, rozumiem, o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel Urszak w kopalni. On został chory. Nie uciekł. Byłeś przetrzymywany w starej kopalni? Urszak nie rozumie. Byłeś niewolnikiem w opuszczonej kopalni? Urszak nie zna słowo. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak niewolnik w kopalni, w kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak dziękuję obcy. Obcy uratował Urszak. Obcy teraz przyjaciel Urszak. No jeszcze jak? Przyjaciel weźmie talizman Urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Urszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. Ja tutaj widziałem jakąś kurwa dźwignię. Tu coś jest. A nie, dobrze. A tutaj kurwa nie było ten? A kurwa. Co jest? O, dobra, jest. Dobra, wiecie co? Ja to kurwa sobie zapiszę. A, tu nic nie ma. Why not? O, dobra, Xardas. Idziemy do Xardasa i co? Mówimy mu, że gadaliśmy z Urszakiem. O kurwa, przestań to czytać. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie. Czego się dowiedziałeś? Pięciu szamanów, którzy przywołali Śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się.
Miast okazać wdzięczność, śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Doskonale, doskonale. Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiary. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który... Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni. Kurwa, jeszcze podsłuch jest. Jedyny sposób na zniszczenie bariery. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Tak, ale... Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz odpowiedź. Dobra. Dobra. Zobaczmy, która jest minuta. 40. Dobra, zdążymy w tym czasie jeszcze przejść się do... Rozmawiałeś z Xardasem? Jak najbardziej. To nie jest tak, jak myślisz. Jak to? Xardas musi nam pomóc w zdetonowaniu kopca rudy. Kopiec jest... jest już bardzo duży. Znajdź Xardasa. On musi nam pomóc. Witaj. Obyś wrócił. Ale przecież nie gadałem. Nie wiem. Nie wiem w ogóle, jaką tą opcję wybrałem. Ludzie zawsze gadają. Dobra, prześpimy się do rana. I lecimy, gdzie lecimy? Lecimy do starej kopalni. Nie, do nowej kopalni. Chociaż nie. Wolnej kopalni, o. Pójdziemy tędy, to szybciej będzie. I to znacznie szybciej. Dawaj, dawaj, bez. Nie ociągaj się, kurwa. W ogóle dzisiaj byłem pierwszy dzień w tej nowej mojej pracy, jak wspominałem wczoraj. Kurwa, niebo lepsze od starej. Ja pierdolę, chociaż trochę więcej wysiłku fizycznego, chociaż... Nawet mi ciężko porównać, bo już tak jakby... Że rzeknę, że wyparłem kurwa to wszystko w pamięci jakoś tak. Mówię, nie wiem jakby kurwa to powiedzieć, ale... No pracowałem, bo trzeba było, kasa była potrzebna. I pracowałem, nawet nie odczuwałem jakiegoś tego cięższego wysiłku fizycznego. Tutaj też jakoś tak. Na telefonie można siedzieć, na... kurwa. Na telefonie można siedzieć i co? Jak ja mam to otworzyć? Kołowrót się zaciął. Kompletnie nie wiem, co ja mam teraz zrobić. No dobra, zobaczmy tutaj.
No i to jest wolna kopalnia. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Kurczę, zaciął. Nie wiem, zobaczmy, gdyby była na wieży, jest jakaś odpowiedź. Już nie sądzę. Chuja to jest. Kurwa, co jest? Czekajcie chwilę, bo... Kurwa, to jest nowym obozie, ja pierdolę. Wiedziałem, że coś się pojebało, kurwa. Ażem zjebał, kurwa, sytuację, ja pierdolę. Witaj. Jeśli myślisz, że... Czekaj. Co myślisz o całym... Tym razem posunęli się za daleko. Jeszcze... Możesz... Mogę ci... Dobra, na razie nic nie chcę. Witaj! Dobra, no to idziemy do tej kopalni. Ja nie wiem, czy kurwa nie są ten. Czy tam nie ma starego obozu właśnie. A czekaj, ja może kurwa do tego Gorna bym poszedł. Jeszcze. Bo kurwa... A, tylko już tutaj nie ma. Cieszę się, że już jesteś. Czekałem na ciebie. Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. No już idę, bo potrzebuję tam iść do kopalni. Mi się wydaje, że on tam będzie przy przejściu.
Wcześniej był tutaj. Ale go tej nie ma. Wyjebana jest ta bariera. Dobra, zapierdalamy tam, jak nie z nimi, to samemu kurwa sobie poradzę. Wiedziałem, że będą kłopoty. No są. No dawaj, dawaj, dawaj. Przybywasz w samą porę. Przygotowujemy się do kontruderzenia. Na początek spróbujemy odbić wolną kopalnię. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontr... Jeszcze nie, ale wkrótce na... Gdybyś mnie... Witaj! Zamierzacie ją zdobyć we czterech? A gdzie są wszyscy najemnicy? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Ludzie Gomeza za dobrze się okopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. Może dobra. Się uda. Lee kazał mi przekazać ci wiadomość. Jako jeden z naszych najlepszych najemników zostałeś wyznaczony do udziału w tej misji. Dobra. Pójdę z tobą. Razem może się nam... Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek z nas. Trudno o kogoś lepszego niż ty. Dobra, dawaj, dawaj. No dobrze, chodźmy. Nauczymy tych nieproszonych gości dobrych manier. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Weź ten klucz. Otwiera stróżówkę przy wejściu do kopalni. Do boju. Dawaj. Ja pierdolę. O, prawie zapomniałem. Wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać, zanim ruszymy do kopalni. Więc lepiej do niego. W porządku. Noż kurwa, chuj, no chuj, ja tam nie pójdę. Chuj, ten odcinek trwa tyle, aż nie odbije tej kopalni. Pierdolę. Gdzie jest ten wilk? Tu nie ma. Tu może być, ale nie jestem pewien. Pewnie masz. Tu było dwóch i jest dwóch. I tego nie będzie, dobra. To jest najemnik. Tak. Dobra, no tak myślałem, że on tam z Lee będzie, że... No. To nie było. I to jest pewnie Wilk. A nie, o Rick. Gdzie jest kurwa Wilk? Ja pierdolę, i co kurwa, teraz każdego najemnika mam kurwa sprawdzić, jak kurwa ma nickname. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. O, kurwa, syn. Nie wiem, czy on nie jest przy bramie. Jemnik, ale... Kurwa. Tu nie będzie wilka. Na górze pewnie też jest najemnik. Ale muszę sprawdzić.
Wiemy. Na górze ktoś jest jeszcze? Najemnik. No nie pamiętam, żebym kurwa tyle latał, co tutaj latał. Chyba pierwszy raz w życiu tutaj kurwa jestem. Nie, może w karczmie kurwa jest. Czy są bardziej szkodniki? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Stój! Może? A co? Nie! W tej historii. Są szkodniki i kurwa kret. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Gdzie jeszcze mogą być najemnicy? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Szkodnik. To nie było zbyt mocne. Musisz uważać. Lares. To jest od szkodników, no kurwa. Zawsze to samo. To się już więcej nie powtórzy w tej historii. To się chyba nigdy nie zmieni. O, jest wilk. Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej kopalni. O co chodzi? Mam pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. Czyżby? A cóż to za pomysł? Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde, znacznie trwalsze niż choćby stal. Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. O nie, one nie wystarczą. W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne. Pancerz tych bestii jest niemal nie do przebicia. Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy, mógłbym z nich poskładać nie lada zbroję. Dobra. W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy? To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. W porządku. Postaram się przynieść ci kilka płytek z pancerzy pełzaczy. Dobra, zobaczmy, która jest minuta, bo... 58, dobra. I lecimy, kurwa. Teraz do tej kopalni. Znaczy, odbić tą kopalnię. A, te płytki i ten ork. Już w swoim czasie. Zawsze to sam. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jeśli myślisz, że... Witaj! Ruszamy. Pora przepe... Idź przodem! Witaj. Dobra, mogę zapisać już. Jedyneczka. No kurwa, ekstra. Tylko zachowaj to dla siebie i nie powinni wiedzieć. Wiedzieć takie sprawy, załatwiało się na czasie. O kurwa. Jezu. Uwaga! Brzytwy!
Polują w stadach jak zębacze, tylko gryzą znacznie mocniej. Powinniśmy się najpierw z nimi rozprawić. Znasz mnie. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Ja nie widzę, żebyś się chciał kurwa z nimi rozprawić, Gorm. Chociaż wilka zabi. Wow. Dobra, zapisz trójeczkę. Zaczekaj. Widzisz te wszystkie ciała? Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby ktoś lub coś nie zaszło nas od tyłu. Kiedy już zejdziesz na dół, pójdę za tobą. Tak, kurwa, ja na początku lutuję te ciała, człowieku. Skrzynki? Co to kurwa? Winogrono, o kurwa. Kurwa, to najemnicy tak kurwa wyjebali ich? Myślę, że najemników tak wyjebali? Kurwa, szkoda tych najemników. Zapisz. Czwórka. Czytaj. Czwórka. Aha. Fajnie. Kurwa. Dobra. O, zajebiście. Kurwa, ja się wzbogacę na to. To kurwa dziwnie wygląda. Bardzo dziwnie. Chyba czas się nauczyć broni dwuręcznej. Kurwa, tu znowu jakieś kurwa pedryle. No, schowaj! Masz szczęście. Patrzcie państwo, toż to nasz arcyzdrajca.
Gdybyś nie zadawał się z tymi fajtłapami, mógłbyś nadal być jednym z nas. Trzeba mi było zapłacić, kiedy miałeś okazję. Posunęliście się za daleko. Człowieku, tu kurwa broń nie masz. Był poważnym błędem. Ale wygląda na to, że się udało, a tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, wykończ! Kurwa, ja twoją bronią się obsługiwałem przy większość gry, a kurwa jeszcze czeka, że kurwa płacić powinien. I chuj po tobie, człowieku. Kurwa, ale bilaki z was. Ja pierdolę. Patrzcie kurwa co oni mieli. Chuja mieliście tutaj, kurwa, głodówka i tyle. Kurwa, ja się zbogacę, ja pierdolę. Jak ja zarobię chyba Endeavora, człowieku. Idzie kurwa ten Gorn, czy nie? O kurwa. Czytaj. Ha? A dobra, to będzie na jedynce, dobra. Dobra, mordeczki. Zrobimy to już jutro, bo już jest. Minuta. Jest godzina 8 minut. Więc kurwa to jest w chuj duże nagranie. Także dzięki wam wszystkim za oglądanie. Widzimy się jutro. Zostawcie łapka, subskrypcję oraz komentarz. Na razie, cześć, siema.